Witamy bardzo serdecznie wszystkich naszych stałych, jak i nowych słuchaczy, oglądaczy, bo widzę, że przychodzą nowe osoby tutaj nas słuchać. Fajnie, cieszymy się z tego. Witamy w trzeciej części naszego vloga, gdzie zobowiązaliśmy się, że codziennie będziemy coś wrzucać przez okrągły rok. Jest ze mną już Daro, witam cię Daro, jak tam dzisiaj dzień? Cześć, dzień super, jest dalej moc, także moc. Wszystko fajnie. No, dzisiaj nagrywamy, jest właśnie godzina u nas 19.25, a więc w Polsce 20.25, ten podcast pokaże się za jakiś czas. Dzisiaj postanowiliśmy to robić, zrobić tak szybciutko, przelecić sobie temat, który Daro dosłownie liznął wczoraj, mianowicie kto dba, ten ma, więc nie bez powodu to drzewko bonsai jest za nami. Doskonale też wiecie, jeżeli znacie temat tego drzewka, że takie drzewko wymaga no mega, mega uwagi i w ogóle trzeba skupić na tym. No. A jak to u nas w życiu? Jak ty to widzisz, Daro? To dbanie o pewne rzeczy. No u nas tak samo, jak z tym drzewkiem. Jak to dba, tak ma. Czyli jak dbamy o siebie, tak wyglądamy. Jak dbamy o rzeczy, na których nam zależy, tak one wyglądają. Jak chcemy, jak dbamy o swój styl życia, taki ten styl życia nasz jest. Czyli ogólnie jest, jak dbasz, tak masz. Wiesz, to też można powiedzieć, no mi ogólnie się kojarzy to z pozytywem, nie? Bo wiesz, ktoś może powiedzieć, ja dbam, ale mam tak, o. No. Ale 100 osób następnych powie, no to ja bym tak nie chciał mieć, no masz bałagan, no ja ogólnie lubię mieć czysto, ale jemu się to może podobać, ale ogólnie weźmy, załóżmy tak, że dbanie to jest czystość, organizacja, coś fajnego i które po prostu nam pomaga w całym życiu, no jak mamy, tak mamy, czyli to, dla mnie to się tyczy całego stylu życia każdego człowieka. No, można by było dorzucić coś takiego, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz, to też doskonale tutaj pasuje. Chciałem od razu tak jeszcze na początku dla przypomnienia podziękować wam wszystkim serdecznie za wasze komentarze, fajnie, że bierzecie udział aktywnie, no i tu jeszcze mamy komentarz również, że no fajnie z nami zaczynać dzień, cieszę się, że w jakiś sposób możemy komuś fajnie ten dzionek odpali, że ktoś po prostu wstanie z zupełnie innym nastawieniem, bo o tym jest właściwie cały ten podcast, o tym nastawieniu, o tym, żeby się inspirować rzeczami drobnymi nawet, ale żeby one dawały nam mocy, bo tak samo jak drzewa usychają i więdną i zostawiają nasiona dla następnych, tak samo my chcemy też coś po sobie zostawić, no i niech to będą pozytywne, fajne, twórcze rzeczy. Co ty na to, Daro? Zgadza się o właśnie tak jak powiedziałeś, o ludzi też trzeba dbać i my właśnie chcemy dbać, tak jak właśnie wspomniałeś wcześniej, ten podcast jest właśnie o tak naprawdę życiu, motywacji, wspieraniu się w tych dobrych chwilach i w tych złych, a w tych złych chyba szczególnie. Także trzeba dbać o siebie, o swoje otoczenie, o ludzi, których nawet nie znamy tak samo. Martwić się o nich, po prostu dobrze robić, no tak dbamy jak mamy, my zadbamy dzisiaj o kogoś, ktoś może kiedyś zadba o nas w niespodziewanej sytuacji, no i to jest właśnie tak w życiu. Także warto robić dobrze, działać, dbać. Ja na przykład dbam o swój rower, lubię mieć go czystego. Wrócę jak deszcz pada, jest cały zabłocony razem z rączkami, z wszystkim, no chciałbym na następny dzień siąść na czysty. No i mam czyściutki rower, no podbam. A jak będę o niego dbał, to zawsze będzie on dobrze chodził, nie? No raczej. I tutaj też poruszyłeś bardzo fajną, ciekawą rzecz, no o dbanie o otoczenie. Ja też myślę, że jak właśnie dbamy o przede wszystkim siebie, bo od nas się wszystko zaczyna. Zauważ, że ty inspirujesz swoją rodzinę, inspirujesz na przykład Oliego, którego pewnie też tu zaprosimy do podcastu, żeby też coś o sobie powiedział, bo naprawdę gość idzie świetną drogą, a to dzięki takiemu tacie, jakim jest Darek. Więc to jest też dbanie, przede wszystkim inspiracja. My też nie chcemy was niczego uczyć, bo to jest bez sensu. My pewnie też wiele możemy się od was nauczyć,
Wolimy raczej używać słowa inspiracja. Można kogoś zainspirować poprzez to, co się robi. Więc środowisko, chcąc, nie chcąc, zacznie nas po prostu kopiować. Nie? To znaczy, no, chcąc, nie chcąc. No, niektórzy świadomie mogą powiedzieć, że no, gadacie głupoty, po co o tym mówicie. Więc tak samo dbanie też o relacje, o inne rzeczy. Wiadomo, ja nieraz, to jest niesamowita rzecz, może ty też to miałeś, może wy również też to mieliście, że czasami ktoś pisze do was, czemu się nie odzywacie. A co tu kurka, telefon działa w jedną stronę. Wiecie, też jak się ma mnóstwo znajomych w wielu różnych kręgach, to nie jest możliwością, żeby utrzymywać ze wszystkimi po prostu stały kontakt i być w stałym kontakcie, dlatego ten najbliższy krąg, ludzie, z którymi się utrzymuje kontakt, no to jest to właśnie, o czym tutaj mówimy. Dbałość o relacje. Tak. Ale wiesz, ten najbliższy krąg, co powiedziałeś, to są, to nie ma co ukrywać, Teo, to jest ten jakościowy krąg, nie? Bo to trzeba nazwać rzeczy po imieniu, nie? Każdy ma inną jakość, co też tutaj dodamy od razu. I tu nie chodzi o to, że są jakości lepsze, gorsze. Po prostu każdy uznaje, że jego jakość jest najlepszą jakością. I to też jest okej. Myślę. No nie wiem, no powiem ci, że tutaj bym trochę polemizował z tobą, bo dla mnie jakość kojarzy się tylko z jedną jakością. No, no mierzysz, bo mierzysz swoją miarą. Jesteś człowiekiem z mojego punktu widzenia wysokojakościowym. Już wcześniej Darrow wspominał o pewnych rzeczach typu wartości i zasady. Wróćcie sobie do wcześniejszych nagrań. Mówił o tym. Dla mnie też pewne rzeczy są bardzo ważne i bardzo istotne. I powiem wam, że takie rzeczy się kształtuje latami. No i też przede wszystkim, jeżeli chodzi o ludzi, którymi się otaczamy, no to wracamy sobie do tematu środowiska, który też wcześniej nagrywaliśmy, że będąc nawet mistrzem świata w jakimś życiowaniu, nazwijmy to, dyscyplina sportowa życiowanie, gdzie sobie żyjemy, będąc no, w negatywnym środowisku raczej trudno jest być pozytywnym. Chociaż są tacy ludzie, że się upierają, że tak można, no okej, okay, super. Gratuluję, ja w pewne rzeczy nie wchodzę, nie mam na to czasu ani chęci, tak jak ten rower, którym Daro jeździ codziennie, o ile pada, jest ubłocony, no następnie musi go czyścić, no jak samo jest z naszą świadomością, mentalnością, nazwijcie to jak chcecie. Zgadza się, to jest właśnie tak samo to, co wpuszczamy do głowy, podepnę się to, co właśnie co powiedziałeś, to tak samo właśnie stajemy się takimi ludźmi. No to te wiadomości, które do nas docierają, filtrujemy sobie, bo nie da się inaczej. No, no, dochodzą rzeczy, to tylko od nas zależy, co sobie tam w głowie zostawiamy, nie? I to jest znowu ta jakość. Zostawiamy sobie czy jakościowe informacje, te inne dziadostwo wyrzucamy. No i dbamy o siebie, no dbamy o to, co mamy w głowie. Czyli jak to, co mamy w głowie, później się przekłada to nas na nasz styl życia, na otoczenie, na każdy jeden dzień, godzinę, miesiąc, rok, życie. No, jak sobie zadbamy, tak będziemy mieć. No tak, ja tak uważam. No powiedziałeś też tutaj właśnie o jakości. No ale też weźmy pod uwagę to, co mówię, żebyś polemizował. Ja patrzę na to w ten sposób. Dla kogoś osoba jakościowa będzie ktoś, z kim można się w każdej chwili spotkać i napić wody. Dla kogoś innego będzie to osoba, z którą można podyskutować na temat filmu, iść do kina. Inna osoba jeszcze będzie chciała zrobić projekt, jeszcze inna osoba będzie chciała podróżować. Więc jest mnóstwo, nazwijmy to, jakości. Każdy dobiera też swoją jakość. Zauważ, że niektórzy, powiedzmy, oczywiście ci, których na to stać, mają bardzo drogie meble, często antyczne, świetnie zadbane, odrestaurowane. No a zdecydowana większość to IKEA i takie inne, bo tanio, szybko można poskładać. Zresztą to dzisiaj przywiązuje uwagę do pewnych rzeczy, tak jak to kiedyś było.
No, zgadza się, no jednemu będzie przynosić szczęście, to drugiemu to, no ale mi się wydaje tak, Mateusz, no uprę się przy tym, co myślę, że jakość to jest jedna jakość. No, wspomniałeś o kimś, coś dla kogoś to może być, kto tam wali wódę, nie? No to raczej te osoby, ja i ty chyba nie rozmawiamy w tych samych językach z nimi, nie? My nie rozumiemy, co oni gadają. Bo to nie nasz, nie chcę kategoryzować ludzi. To znaczy, ja bym powiedział tak, że my często nawet rozumiemy ten język za dobrze, więc nie wchodzimy w pewnego rodzaju tematy. Tak bym to powiedział. Często zdarzyło ci się tak, bo ja wiele razy, że coś mówiłem i nie byłem rozumiany przez otoczenie. Nawet kiedyś usłyszałem, że ci odwaliło. Wtedy jak ci odwaliło, no wtedy jak coś się zmieniło u ciebie. Nie byłeś już taki sam, już nie można było pogadać z tobą tak jak kiedyś. Ja uważam, że dzięki pewnym przemyśleniom wolałem coś po prostu zmienić w swoim życiu. I o tym najprawdopodobniej będzie kolejny odcinek. Odcinek czwarty już jutro, który sobie wspólnie z Darem nagramy. Daro, coś widzę, że chyba mikrofon stracił połączenie. I czy jesteś? Nie, ja jestem. Jesteś cały czas. Okej. Nie, przez moment twoje kółeczko po prostu mrugało pilnie i myślałem, że wycięło ci słuchawki. No w każdym razie ja potrzebowałem zmian i myślę, że rozumielibyśmy język gdzieś tam, powiedzmy taki, nazwijmy to język imprezowy, takiego lightowego życia, w którym przeważa na przykład zabawa i przygody. O, tak można to ująć. No, można, no. Nie mój świat. Kiedyś może łatwo człowiek ulegał pewnym takim. No, każdy też etap i wiek w życiu ma takie swoje prawa, nie? Tylko że jedni z niego wychodzą i przerabiają tematy życiowe, idą do przodu, a drudzy po prostu zostają w tym samym, non-stop, nie? Czyli no... Zgadza się. Ja w moim wieku ja chcę iść do przodu, jak chcę mieć to, co... na czym mi zależy, o to właśnie dbam, dlatego tak mam i chcę też się stać po prostu w pewnym wieku niezależny od pewnych rzeczy. No, pamiętasz, jak żeśmy rozmawiali, co ci powiedziałem, ale chciałbym sobie jutro polecieć na przykład, nie wiem, do Japonii i kupuję sobie bilet. Nie muszę go planować rok wcześniej czy coś, bo fundusze po to. Chcę jechać, jadę, chcę kupić to, kupuję, chcę znieść taką potrawę, idę to zrobić. Mam ochotę w tym momencie wyjść z danego towarzystwa i wychodzę. No, do tego dążę. O to właśnie dbam, żeby właśnie te rzeczy się spełniły. No, bez dbania tego się nie osiągnie. No, no nie da rady. No nie ma szans. A ja tak w ogóle myślałem, że ty wróciłeś z Japonii. Bo to drzewko i w ogóle. Wiesz co, pojadę, tam nigdy nie byłem, interesuje mnie, tam podobno dalej jest jeszcze właśnie ta kultura Japończyków i te zasady ich i ten honor u nich podobno dalej jest, bo miałem znajomego, który właśnie wrócił 4 miesiące temu chyba, czy pół roku i właśnie opowiadał. Przede wszystkim u nich panuje to, co nas obydwu pasjonuje i kręci, czyli samodyscyplinę, tak? Tak. No mają no, szacunek. Zrzucono dwie bomby. No właśnie. Potężnej masy, a jak sobie poradzili, nie? Pojedź tam i weź kogoś, kto nie słyszał tej historii, powiedz, słuchaj, tu dwie nukleary walnęły. No i goście dalej się trzymają i mają swój piękny kraj, swoją kulturę. Przecież. Kulturę swoją, dalej dbają. Produkują bardzo jakościowe rzeczy, bo sam jestem właścicielem japońskiego samochodu, na którego po prostu złego słowa nie powiem pod żadnym
względem i wykończenia i zbudowania w ogóle tego auta i całego designu i tyle, no. Także, no i to jest znowu, no, widzisz, no, dbasz, robisz sobie przegląd, dbasz o to auto i będziesz nim długo jeździł. Czyli ty jeździsz tym, Masahuku, tak? Kantoran Kamunka. No, jeszcze tak tylko, się... nie, tylko proszę cię, Mateusz, nie mówisz, żebym powtórzył, dobra? Bo ja nie będę się powtarzał. Dobrze, to słuchaj, to się nagrało, nie musisz tego powtarzać. A później sobie odsłucham i się nauczę. Tylko wiesz, ciekawe, jak to przetłumaczy na angielski. Chciałbym usłyszeć, jak to na angielski przetłumaczy, jak literki wywali. No, w każdym razie, słuchajcie, dzisiaj tu byśmy kropę postawili już, to by było na tyle. Oczywiście, jeżeli pod tym nagraniem standardowo pojawi się tak minimum 10 komentarzy, w których stwierdzicie, że warto byłoby, abyśmy rozszerzyli omawiany dzisiaj temat, to przygotujemy odpowiedni materiał, ok? Tymczasem, no co, mega dzięki za waszą uwagę, koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak wy patrzycie na omawiany dzisiaj temat. No i jeżeli również chcecie wesprzeć nas w tym, co robimy, to kliknijcie łapę w górę, subskrybujcie kanał i koniecznie podzielcie się tym nagraniem z waszymi znajomymi. Pozdro serdecznej włączności. Do usłyszenia jutro. Cześć, Daro. Cześć, pozdrawiam wszystkich. Łapa.